Witam gorąco w kolejnym odcinku z serii Cyberpunk. Serii, która zrobiła się moją ulubioną, stała się w sumie. Dzisiaj taki odcinek, jakby powiedzieć, ustawiłem grafikę w trybie wydajności, czyli powinna być grafika słabsza, ale więcej klatek wyciągać. W sumie tak się zastanawiam, czy lepiej mieć zablokowane 30 klatek z jakąś tam lepszą jakością grafiki, czy odblokowane na 60 ze słabszą jakością grafiki. Tak się rozglądam, czy ta grafika się coś pogorszyła i czy te 60 klatek w ogóle jest osiągalne bez wsparcia nowych konsol ze strony CD Projektu. Czy tam CD Red. Redów, kuził. Zastanawiam się też jeszcze, czy ja te komputery tutaj obcykałem sobie wcześniej. Ale chyba tak, bo widzę, że przeczytałem notatki ze stołu. Dobra, chodźmy. Do ciebie. Okej, Judy. Pokaż mi. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. Sprawdzimy, czy laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź, Vi. No. Idę. To najlepiej. Hej, jak się czujesz? Może potrzebujesz czegoś? Nie chcę cię dręczyć. Chcę tylko porozmawiać. Gładko to rozgrywasz. Chyba nie pogadamy na razie z nią. O, coś do poczytania. Jeszcze coś? Efekty uboczne. Dobra, idziemy do tamtej. Siadaj. Siadam. Dobra, zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone. Nie są w pełni edytowalne. Okej, rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Zaraz się załadują. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam co mogłam. Zobaczymy, co zobaczymy. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia? Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z Brain Dance'u wszystko, co nam potrzebne. Sprawdzić jego korespondencję? Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o biochipie, czy mam... Biochip? Gdzie o nim słyszałaś? Nie wtrącaj się do tego. Ty masz tylko nakręcić Brain Dance. Za to ci płacimy. To jest twoje jedyne zadanie. Reszta cię nie dotyczy, jasne? Koniec nagrania. Znowu denerwuje trochę to, że ta babka, co ta Parker z nią teraz rozmawiała, ma ten sam głos, to jest ten sam aktor, ta sama aktorka podkładająca, co ta Chinka w tej dzielnicy od Tigersów, czy jakoś tak.
Szkoda, że mamy tak mało aktorów głosowych, że musimy aż tak ostro zawężać. Ale nic to. Włączmy tryb edycji zatem. Możesz się rozejrzeć, jeśli chcesz. Pewnie, że się rozejrzę. Jak to się cofało? Restart, dobra. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać... Nie da się zobaczyć jej twarzy. Ach, zazwyczaj jestem w stanie złamać takie szyfrowanie. Ale teraz nic z tego. To musi być wyspecjalizowana netrenerka. Tak. Albo z takimi współpracuje. Jakiś krzyż? Co to, kościół jest? Tak wygląda. Cofnij. Co ja tu mam jeszcze do obejrzenia? No dobra, ja chyba wiem, co to jest. No? To są symbole Wewe. Znasz się na tym? Niespecjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. Ale słyszałam, kto ich używa. No? To mogą być Voodoo Boys. To mój najlepszy strzał w tym momencie. Ale nie mam pewności. Ten gang netrunnerów? Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. A, Voodoo Boys? Co te nazwy wymyślą? Mam nagrać wszystkie urządzenia i sami sprawdzić jego korespondencję. Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. A gdyby sam się zaczął mówić, co się wie... Chciała, że wspominałaś, a gdy iść po im. To chyba nic ważnego. Może nie. Ale wszystkie są z miejsc położonych w Pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. Co teraz? Ach, czeka mnie wycieczka do Pacyfiki. Już wszystko? Dobra, Judy. Mamy to. Było jedno nagranie? Nie było dwóch? Tak mi się kojarzy. I co myślisz? Ta kobieta, która wynajęła Evelyn, masz jakiś pomysł, kto to może być? Nie. Przykro mi, Vi. Już wiem, co się stało w chmurach. To oni próbowali ją wypłaszczyć. Stąd jej zepsuty chip. To była kara? Zorientowali się, że ich przerobiła? Wiedziała o wiele więcej, niż się spodziewali. To przed nimi uciekała. Wygląda na to, że Evelyn nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje... Jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać braindance. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Konpeki Plaza. I sprzątnąć biochips przed nosa swoim zleceniodawcom. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich. Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. Chcesz zobaczyć? Ja bym chciał coś innego zobaczyć, no ale spoko. Dawaj. Dawaj. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. Nic więcej cię nie zaskoczy, mówisz? Oui, il y allait. Où t'es gain raison, monzette, ou intelligent, pour ça, peut-être bien. Monzette pas enragé. On plie. C'est plus bon moyen nous gaillet pour nous rêver sans y aurait nos bouts. Faut que nous prenons chance là. Où gaillons plus bon l'idée? Très bien. Si vous décidez, si ce pas en critique, ça pense. À continuer à faire travail à vous. To jakiemu ona gada? Nie wiem. Może po krolsku. Skoro to Voodoo Boys. Po francusku chyba. Sprawdzę, czy mam autotłumacz.
A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe, co mówi druga strona. Ale bardzo ciekawe. Jak to się przełączało? Ta jest gorąca. Spróbuj przeskanować telefon. Mam, poczekaj sekundę. Chyba mówiła coś o Yorinobu. Pewnie dlatego Evelyn zachowała to nagranie. Wyłapałam coś jeszcze, jakby... Silverhand? Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego. Spoko, znalazłam aktualizację do autotłumacza. Powinna być z tobą kompatybilna. Wgram ci. Fajne. Po co się języków uczyć? Oui, y aller. Ou t'as gain raison, Monzette, ou intelligent pour ça, côté. Ou pas si Monzette a fait nous gain problème? Monzette pas enragé. On plie. C'est puis bon, moi et nous gagner pour nous arriver sans Yorinobu. Faut que nous prenions chance là. Moi, t'as ramené quoi même j'avais, oh? Que Sylvain a mené nous direct sous halt. Ou gagnons puis bon l'idée? Très bien. Si vous décidez si c'est pas en critique, ça pense. À continuer à faire travail, à vous. Już mam wyjść. Nic ciekawszego tu nie ma. Okej. Okej, Judy. Wystarczy. Dobra, odłączam cię. Viva la France. Wiesz, o co mogło chodzić? Jego engram był na biochipie, który ukradliśmy. Co? Cyfrowy konstrukt osobowości. Chcę się nad tym spokojnie zastanowić. Dasz mi moment? Jasne. Wiesz, kim oni są? Kim jest ta kobieta? Wiesz, jak do nich dotrzeć? Kurwa, wi. Byłem martwy przez 50 lat. Strasznie mi przykro, że nie mam teraz dla ciebie wszystkich rozwiązań, żeby ci je podać na pierdolonej, chromowanej tacy! Jaki ty niemiły, Keanu. Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? Nie wiem. Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej netranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie o biochipie wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Voodoo Boys. Jaki ty normalnie samiec alfa. Jaki piękny samochód. Czy mi czegoś brakuje? Żeśmy wypili sok pomidorowy. No dobra. Poczekaj. Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Voodoo Boys? Pewnie. Czemu pytasz? Boisz się, że ich naśle na Evelyn? Nie. Nie ufałam ci z początku, ale teraz to się zmieniło. Gdybyś chciała się na niej zemścić, to miałaś wiele okazji. Więc skąd to pytanie? Po prostu. Chcę, żeby ci się udało. Masz już plan? Popytam ludzi, podzwonię. To jest cholernie hermetyczny, nieuchwytny gang. Ale ktoś musi mieć jakieś dojście do nich. No to powodzenia. Dzięki, Judy. To ja dziękuję, Vi. Jesteś naprawdę... niesamowita. Evelyn nigdy nie potrafiła właściwie oceniać ludzi. Gdyby ci się lepiej przyjrzała, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. No co ty? Tak stoi, tak się zastanawiam sobie, tak nad uchem szumi.
to wiertolot. Ach. To dbało się o szczegóły. Zadzwoń do Mr. Hansa. Jak tu się dzwoniło, bo zapomniałem. Co słychać? Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Aha, od razu z grubej rury. Voodoo Boys przewodzi mamą Brigitte. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Myślałam, że potrafisz załatwić wszystko. Teraz brzmisz jak moja trzecia żona, kiedy chciała nową torebkę. Mama Brigitte? To jakiś pseudonim? Nigdy nie miałem okazji zapytać osobiście. Wszyscy tak o niej mówią, ale raczej nie ma to religijnych konotacji. Voodoo Boys traktują swoje kulturowe dziedzictwo dość swobodnie. Nie robisz z nimi interesów? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. Kurwa, nie widzisz, że jestem zajęty? Kuźwa, dzwonię do kolesia, że chce się skontaktować, a on... Jak chcesz, to mogę się skontaktować. No, pewnie. Mam coś, na czym im zależy. Serio? Chcesz coś opchnąć Voodoo Boys? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Te kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić i oddzwonię do ciebie. Okej. A to co, medytuje? Jaka piękna pogoda normalnie. Przydałoby się samochód chyba naprawić. A ty tak co? Po ulicy idziesz? Dobra, zobaczmy zadania. Punkty to sobie rozdzielę trochę później. Gdzie te zadania? Jajajajaj, cel pal. Udaj się do strzelnicy, to jeszcze nie. Meredith zaprosiła się na randkę. O. Taksówka wbiła się w twoje auto. To może być ciekawe. Czemu się wbił we mnie? Serio, chciałem taksówkę. Znaczy ten... Motorek przyzwać, motocykl. Zwany płotką. Dzięki, koleś, że jesteś. Dobrze, jadę w ogóle. U matko. Tylko tę ulicę projektował. Takemura. Co mnie Takemura? Widzę, że on będzie ten. Jakieś sentencje życiowe mi wysyłał. Muszę kiedyś jakieś poboczne rzeczy porobić.
Uj, Jezu. Się zagapiłem na mapę. Kurde, to 1 kilometr. Pogięło ich. Przepiękny poślizg. Załatwiłeś coś? Cokolwiek chcesz im zaoferować, mają to w dupie, tak jak mówiłem. Ale mają robotę. Powiedziałem im, że się nadasz. Jeśli się wykażesz, będziesz mogła pogadać z Brydzi. A co to za zlecenie? Nagle zrobiłaś się wybredna? Wszystkiego dowiesz się na miejscu. Nie podali mi żadnych szczegółów, a i tak miałem wrażenie, że będę musiał im dopłacić za każde słowo. Okej, to z kim mam się skontaktować? Idź do kaplicy przy Sloan Lane i czekaj przy ołtarzu. Tam ktoś się do ciebie odezwie. Dobra, dzięki. Kurde, ojciec nie zajeżdża. Szybko odzwonił. Nawet nie zdążyłem jednego zadania zrobić. Słyszałem, że w Haywood pojawiła się nowa duszyczka. Jestem Sebastian Ibarra, ale mówią na mnie Padre. Vi, miło cię poznać. Lubię ludzi, którzy rozumieją, ile wart jest szacunek. Do usłyszenia, Vi. Co kolejny kontakt nawiązałem? Dobrze, w wolnej chwili. A po co mi to wiedzieć? Ej! Mój prawnik zrobi ci stupy data crash, słyszysz? Załatwi cię, kurwa! Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się, robocie! Taki niemiły. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry panu, pani. Halo, ta pani stała na końcu kolejki. Wal się, kobieto. Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan, pani, z podprocesem sieci Delamain. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny zdarzenia? Nie podawaj żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. Kto? 77111101096. Numer został skojarzony ze zdarzeniem. Końcówka 96 oznacza rządowych wrogów publicznych. Pani tożsamość została ustalona. Pani Elaine Pagels, jakie określenie najlepiej opisuje pani percepcję zdarzenia 77111101096? Zdarzenie było w trąbkę, a teraz zawołaj prawdziwego Delamaina. Vi, przepraszam, jeśli podproces panią zirytował. Przechodzę przez angażujący mnie kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pani konto. Jawne kumoterstwo. Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Co? Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Zastanawiam się, czemu ma raz czarne oczy, raz normalne. Da się schakować? Nie da się schakować. Proszę podążać za... Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. Może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi pani nieprzyjemności. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. Ale rwie obraz. Nie, to się chyba nie da grać. Na tej wydajności.
że wolę mieć 30 klatek chyba. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. Rozważam rozszerzenie zakresu działalności o usługi naprawcze. Kurde, chociaż też dziwnie wygląda. Kurde. A co tu dają? Kibel zamknięty. O, jakiś warsztat. Coś do poczytania. Nic więcej. Nie, to nie. Niestety, obecnie warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Domyślam się dlaczego. Nadal badam przyczynę awarii pojazdu sieci Delamain. Moja hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko, gdyż duża awaryjność generuje koszta i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc panią w nim gościć. Pokoje kontrolne są dla ludzi. Po co ci takie pomieszczenie? Kiedyś w tym budynku pracowali ludzie. Przejąłem po nich infrastrukturę. Co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. I jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pani najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pani dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Do czego potrzebna ci moja dyskrecja? Póki nie zwracam na siebie uwagi, jestem tolerowany. Liczne kontrole sugerują jednak, że jestem bacznie obserwowany przez służby policyjne. Zwykłe gliny czy netwatch? Netwatch. Mój status prawny nie jest do końca uregulowany i przy odrobinie złej woli mogę zostać uznany za nielegalnego imigranta. Komputer nielegalnym imigrantem? Dobrze. Pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Zobaczę, co da się zrobić. Samochody sieci Delamain są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem. Skaner, no dobra. Coś tu jeszcze jest, masz ciekawego dla mnie? Cię trochę pokradam. No takie życie niestety. Coś tu w ogóle ciekawego jest? Może otworzę? Tak. Idę, dronie, idę. Serio, nie wskoczysz?
Wszystko pozamykane tam. Chciałem coś pokraść. Ja przepraszam, ja tutaj coś mi się widziało. Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Zielona śmierć. Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Ile do czytania można? Komu by się chciało to czytać? Okej. Okay. Czy jeszcze tylko mogę sobie komputerek podejrzeć? Zhakuj 7 na 8. Ciekawe, czy coś będzie miał przeciwko, jakbym go zhakował. Tylko, że mam jeden punkt. Punkt do rozdania. Które to jest hakowanie? Proszę czekać. Inteligencja to jest hakowanie, dobra. To się ulepszmy. Przy okazji zobaczmy może. Wielki sen. Zwiększa czas łamania. Zwiększa ilość pieniędzy. Pewnie, czemu nie. Hajsu, nigdy za dużo. Przetwarzam dane zgłoszenia. Serio? Nie mogłem się włamać, to cholera się uczy. Zamrożenie premii świątecznej. Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. To chyba jakiś ten. Wszystko stare wiadomości. Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. W odpowiedzi na wiele pytań wyjaśniam, że żadne z miejsc pracy zajmowanych przez ludzi nie jest zagrożone. Fajnie. Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. No a tutaj Delamaine przejął. Fajne smaczki takie. Przetwarzam dane zgłoszenia. W plikach, co tu ciekawego? Raport finansowy. Oj, coś czuję, że tutaj szwindel jakiś był. Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Co, już mam sobie iść, koleżko? Można siłę użyć. Proszę czekać. Ciekawe, co za tamtymi drzwiami mogło być ciekawego. Ciekawe, co by mogło być ciekawego. No to teraz mamy... Jako, że mamy i tak mało roboty, to jeszcze taksówek będę mu szukał. Świetnie. Lecę szukać samochodu gdzieś. Nie tam wal się, koleś. Chciałbym może jakieś zlecenie jeszcze dzisiaj zrobić. Jak zgadnę, gdzie jest dziennik. Gdzie jest moja bryka? Ta babka coś mi dała z policjantką, żeby zrobić. Kobieta lama. Tak, policjantka, dobra. To bym chętnie ogarnął. Przynajmniej deszcz przestał padać.
sumie jak będę miał ten samochód, to i tak chyba będę motorem jeździł. Motocyklem. W sensie. Wszędzie się wcisnę. Tylko w sumie jak będę musiał z kimś pojechać, to pewnie trzeba gdzieś się do samochodu przesiadać, a tak to easy peasy. O Jezusie. Panie kochany. W GTA to już bym przez kierownicę przeleciał. O. W sumie jak już widzę plakat, to może się zatrzymam. Judy Alvarez. A. Dziwna ta gadka. Gdzie te graffiti? A, tutaj. Swoją drogą, ciekawe co tutaj jest. Nic nie ma, tak tylko zrobili? Tu widzę królowie jacyś, dwa fotele. W cholerę toreb. Znaczy śmieci w sensie. A jednak coś jest. Zawsze trochę kasiory. Dobra, idziemy na górę. Z powrotem. Z kim mam przyjemność? Claire, możesz mnie nie pamiętać. Barmanka z Afterlife. Mam niezapłacony rachunek? Głośno o tobie ostatnio. Mówią, że widać radę, a że przydałaby mi się pomoc. Mhm. Szukam kierowcy na wyścigi. Opowiem ci więcej, jak wpadniesz do mojego garażu. To gdzie ten twój garaż? W Arroyo, przy Valley Street. Urocza okolica, na pewno znajdziesz. Dobra, staram się zajrzeć. Jakby mnie akurat nie było, po prostu zaczekaj. Na razie, Claire. Kurde. Ludzie, to chyba jest co robić na rok. Nie wiem, jak ludzie to w 15 godzin przechodzą. Ja gram i końca nie widać. A jeszcze ile rzeczy na mapie jest do odkrycia. Emma. W pobliżu miejsca pani pobytu traciłem kontakt z jednym z pojazdów. Będę się za nim rozglądała. Z nieznanego mi powodu wyznaczenie koordynatów jest obarczone dużym błędem. Nie jestem w stanie ustalić dokładnej lokalizacji. W sensie co? Cóż tu za wykrzyknik mi się tu świeci? Sorry, musiałem okraść. Każdy grosz się... To widzę, że tu grubo było. I co, oni mnie zaatakują? Czy jak?
Kondo, Adamie! Chyba przestępstwo jakieś. To ja sobie pójdę. Ty, jeszcze kroka, będą ci składać szczękę jak origami. Ostatnie ostrzeżenie. No, i spierdalaj. Nie no, poczułem się urażony. Jakby tak się do mnie nie odezwał, to bym im dał spokój. Co ja mogę? Co? O kuźwa. Więcej was matka nie miała? Chyba całe... Moje ten... Miałem nie zabijać. Chyba, że ja nie zabiłem nikogo. Tak, tylko siostro dziękuję i koniec? To ja się tu narażam, a ty... Siostro dziękuję i idziesz? Ciekawe, co to za zapis rozmowy jakiejś. Gdzie ja mogę znaleźć tę rozmowę? Gdyż nawet nie wiem. W plecaku? Ło matko, ile tego jest. Chyba muszę porządek zrobić. Poza odcinkiem. No gdzie te... rozmowa Jake'a i coś tam? Dobra, walić to. Poszukam se później. O! Ale coś tu do skakowania. Jest! Jakaś antyna. Tylko ja tam nie wejdę. Kurde, tyle rzeczy przeoczyłem. Aha, to może
Widzę, że tu chyba jakieś schody są. Czy się mi wydaje, oczywiście. Dobra, idę se. Pewnie się da tam wejść jakoś na górę, ale... chwilowo nie wiem, którędy. Jaki schowek, wsiadaj. I po latarni. Chyba tutaj. Gdzieś coś. Znajdź Annę, wypytaj ludzi na bazarze. Kiedy następna dostawa? Za dwa dni. Ty będziesz odbierał? Tak. Już mnie tam znają. Jebią te krewetki. Nie przesadzaj. To Kabuki, a nie Norfolk. Co ty możesz wiedzieć o Kabuki, nomadzie? Marta. Co ty możesz wiedzieć o gad... Rzuć na nich pastylkę i smród zniknie. O zabijaniu. I 15% zniżki. Inaczej ich nie biorę. A to nomadów mają za złodziei. Niech ci będzie. To z kim ja mam pogadać, a to co to? Dzień dobry, mogę poczytać? To 5 pracodawców. Dzięki bardzo. O! Te ciuchy są twoje, czy jest kogoś ściągnąłeś? Kim ty jesteś, co? Baker. No to mamy dwóch nomadów w Night City. Jak mogę pomóc? Co cię tu sprowadza? To, co nas wszystkich. Chęć zarobku, głód, przygód, a wyszło jak wyszło. Mów lepiej, jak mogę ci pomóc. Jaki ty kochany jesteś. Szukam tej panny, znasz ją? Tę policjantkę? Pewnie. Wynajmuję pokój w tym motelu. O, tam. Dzięki. Nie ma sprawy. O, tam. Czyli gdzie? Kuźwa, dajcie przejść. Tam widzę do skakowania coś jest. Co ja tutaj mogę wejść, tak? Zapłać 150? Za co? Co to jest? Nie mam ci nic do powiedzenia. Jak ja tam mam wejść? No dobra. Odwróć zdalna dezaktywacja. Zaawansowana kurtka polowa Remon. Jeszcze coś? Granat. Tu się zaraz włamie, tylko zrobię... pobuszuję trochę wiadomości. Proszę o interwencję. Przepraszam bardzo, ale płacę za pokój w państwa motelu. Już przeszkadza komuś, że ktoś w nocy gada. Zaraz. 303. Myślę, że to się nie wzięło tak. O. Anna nie podaje. No. To ona. Dobra. Warto wiedzieć. Czyżby to była ona?
Nieładnie tak podglądać. O, tu też coś jest. Dobra, bo jak zwykle. Coś mnie zawsze odciąga od... zadań. Zhakujmy. Zobaczymy, co mamy. 5-5, 1C, BD. Dobra, 5-5. 1C, BD. O, i mogę jeszcze 9, fajnie. Okej, 303. Kuźwa, jak się szybko odwracasz. Tacy jak ty, to zazwyczaj mają coś do sprzedania. A jak? Mogę tak po prostu wejść i ohandlować? No co handlować? Ograbić. 1C55, 1C55, E9, BD, dobra. I 600 wpadło. Eurodolarki. Mam nadzieję, że tutaj nie jest jakaś biedna rodzina. I im zabieram. Ale amunicję mają. To chyba nie są biedni. Tak czuję. Cóż tu pani Anna nam powie? Użyj zdolności technicznych. Dobra, ja chcę tylko z tobą pogadać, kobieto. Stój! Ani jednego pierdolonego kroku! Kto wystawił na mnie zlecenie? Gadaj! Chcę cię ostrzec. Opuść śledztwo, Anna. Dobrze ci radzę. Grozisz mi? Przypomnę ci coś, to ja do ciebie celuję. Spokojnie, chcę ci pomóc. Pomóc? Chyba ci się wszczep foniczny pierdoli. Chodziło ci raczej o nastraszyć. Po prostu przerwij śledztwo. Wkurzyłaś niewłaściwych ludzi. Jakich ludzi, co? Powiedz mi, jakich pierdolonych ludzi? To twoi kumple z NCPD cię wystawili. Wiedziałam, kurwa, wiedziałam. Robert Kowalski i Bill Adams. Kowalski, na pewno Kowalska. Zostaw to, nie warto. Wiesz co? Masz rację. Pierdolę to. Nie zginę przez tych frejerów. Pierdolę ich i pierdolę te roboty. Ładnie. Co planujesz? Nagle jesteśmy przyjaciółmi? Chuj ci do tego, co planuję. Rzucam śledztwo tak, jak chciałaś. Możesz spierdalać. Może masz coś ciekawego w pokoju? Powiedzieliśmy sobie już wszystko. Dobrze, dobrze. Ja tylko szukam jakichś fajnych rzeczy. Muszę skorzystać z komputera, rozumiesz? Odpuszczam. Ciekawe, czy dałoby się tu wejść tak, żeby ona nie zareagowała. Niby przez ten balkon. W teorii. Kurde. Tysiące dróg normalnie. No
Dobra, idziemy stąd. Opuść teren. Puszczam teren i kończę. Tak myślę. Się to gadane, co? Dobrze, że tak to się skończyło. Zamykam kontrakt. Też się cieszę, że się tak skończyło. Co trąbisz, Pało? Serowa. Nie mam żadnych punktów. Udaj się do Afterlife. Kurde. Znowu mi półtorej godziny odcinek wyjdzie. Nikt tego nie będzie oglądał. Zresztą, czy to ważne? Jadzie Smona. Chyba, że coś... Po drodze mi jeszcze ten odwróci mą uwagę. Czerwona nie dla mnie. W sumie na ogół cudownie się zawsze na zielone zmienia, jak tylko dojeżdżam. Całkiem przypadkowo. O, widzę graffiti będzie. Przyhamowałem nieźle. Co ty, koleś, ćwiczysz? Sprzedaje się, ale za dobrą cenę. Sprzedaje się? Co ty, koleś, pierdykasz? Nie da się zhakować? Tak? To co? Wzywamy wsparcie i niech pochodzą razem z jedkami. Mówiłem ci. Afterlife liczy się tylko reputacja. Czasem fajnie posłuchać. Odbiliśmy się od... To się odbiliśmy. Trudno. Co ludzie gadają. Niesamowite, kurwa. Po prostu niesamowite. Jeba na rogu, myśli, że stoi ponad prawem? Ciszej, debilu. Usłyszy to, urwie nam jaja. A ja nie chcę dostać rykoszetem, bo stałem obok ciebie. Badaj, nie robię. Kolejna pieprzona cwaniarza. Hej! Cześć. Chodź. Myślałem, że coś mu się w nos stało. Sam wytrzymał mi strach, co teraz już jedzie. Kurwa, jaki niefart! Czemu nie pojechaliśmy do szpitala? Tu nas może nie dostaną, ale kurwa! Sam! Mów coś! Jak nie przyjedziesz? Co nie przyjedziesz? Albo tu będziesz za 5 minut, fajnie się cień układa. Takie małe robaczki.
Claire, tak? Przyszłaś pogadać o robocie? No dobra, jak już jestem. Co to za wyścigi? Tutaj nie pogadamy. Za duży bajzen. Wpadnij do mnie do garażu, jak już skończę z nim. Dobra, pogadamy u ciebie. Nie jego. Wpadnij do mnie do garażu. Dobra, wpadnę do ciebie do garażu. A nie ma drinka tego, no? Tego mojego kolesia? Hej, śliczny! Nie rozlewaj! Tak, ty! Cały bany. Najebany to do domu. Myślałem, że chcesz pogadać jeszcze. Nie ma nic do zajmania tutaj? Już chyba odczytałem. Czy czytałem, otwierałem. A no tak, do tej kabiny się tu szło. To ty wpakowałaś mnie w to gówno i dobrze o tym wiesz. To twoja wina. Straciłam przez ciebie wszystko! Naucz się rozwiązywać swoje problemy. Wiesz co, Rok? Pierdol się! Uważaj, z tym robisz interesy. To jest ta... O, pan Palmer. Na pewno będziemy z nią w przyszłości jakieś biznesy robić. Kurde, fajna muzyka. I ktoś pije. Chcesz zarobić? Ktoś pije, a go nie ma. A, bo tutaj kto. O nie, myślałem, że ktoś siedzi. Kuźwa. Za chwilę, ojciec. Rook. Chciałam pogadać. Najpierw Rook. Patrzcie tylko, co też kot przyniósł. Coś ty za jedna. Jestem Vi. I czego ode mnie chcesz, Vi? Minęło tyle lat. To naprawdę rok. Pierdolona rok rozparta na kanapie w Afterlife. Nie pogrywaj z dziewczyna. Przejrzycie na... O co jej chodziło? Ją zapytaj. Może wciąż mazgaje się w jakimś kącie. Na pewno. Ją zapytam. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę kogoś znaleźć. Kogo? Anders Hellman. Inżynier wyższego szczebla. Pracował dla Arasaki. Moment. Nie da się usiąść? Anders Hellman. Tak będę stał? Dzięki. Nie, jeszcze mi nie dziękuj. Po pierwsze, moja pomoc kosztuje. A po drugie... Dexter Deschamps, Jackie Wells, Tickback. Tak. Dobrze cię kojarzę, Vi. Ciągnie się za tobą widmo śmierci. Taki pe. A to suka. Spytaj ją, czy pamięta Arasaka Tower. Odstrzelili mnie na jej oczach. Wszyscy w mojej ekipie znali ryzyko. Takie rzeczy się zdarzają. Nawet najlepsze. Nawet tobie, Rogue. Nie pamiętasz już akcji w Arasaka Tower? John Silverhand poszedł do piachu. Widzę, że się przygotowałeś do tego spotkania. Ale ja się nie bawię w sentymenty. To jest biznes. Potrzebujesz mojej pomocy? Przygotuj pieniądze. $15,000? Aha. A jak nie mam takiej kasy, to po prostu wypierdalaj i tyle. Nie. Raczej wróć, jak będziesz mieć kasę. Takie są zasady. Dobrze. W takim razie do zobaczenia. Wkrótce. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. A ja ile mam kasy? 24,000, kobieto. Zarobiony jestem. Wróć jutro, to pogadamy. Co, kuźwa? Bierze kasę z góry i ten? Mnie spławia? Ej, ty. Chcesz zarobić? A co chodzi? Robota jest. Trzeba coś przewieźć z miejsca na miejsce. Szybko, po cichu. Kumasz? Kumasz. No dalej. Sprawa jest prosta. Jedziesz do Kabuki na Nadzorze.
Zabierasz tą paczkę, dzwonisz do mnie, a ja mówię, gdzie ją podrzucić, jasne? Wszystko poza moją zapłatą. Nic nie, bój laska, dostaniesz coś ekstra, co kosztuje, ale bez cła. Średnio jesteś kontrolny. Ale za to solidny, zaufaj. To prosta robota i dobry zarobek. To jak, wchodzisz? Wchodzisz. Niech będzie, wchodzę. No, ekstra. Wiedziałem, że się dogadamy. Jedź do Kabuki na nadbrzeże. Rozglądaj się za starą lodówką z napisem No Future. Jak już ją namierzysz, otwórz ją i zabierz to, co będzie w środku. A potem zadzwoń po dalsze instrukcje. To do usłyszenia. Szkoda, że ta muzyka taka głośna, że prawie nic nie słychać, co on mówił. Obraz się zepsuł. A, jakiś czas później. Dobre, dobre. Da się z tobą zagadać? Chcesz podać? Chciałbym z tobą pogadać. O, właśnie. Mój przyjaciel zapracował na miejsce w pamięci. Wyczek z kucykiem? Słyszałam. Szkoda. Pamiętasz przepis, który podał? Setka wódki na lodzie, sok z limonki i piwo imbirowe. Miłość. Tak jest. I nazwiemy to... Jackie Wells. Jackie Wells. Pierwszy jest ode mnie. Dzięki, Claire. Nie ma sprawy. Zawołaj, jak będziesz czegoś potrzebować. Jackie Wells. No, i o to chodziło. Ja do Rogue. Wierzę, miałam przyjść. Hej, Rogue. No to jestem. Co z Hellmanem? Dwa poproszę. Zrób nam miejsce. Siadaj. Serio? Mam nadzieję, że go znalazłaś. Rzadko widujesz taką determinację. Musi ci na nim bardzo zależeć. To kwestia życia i śmierci. Tego też od dawna nie słyszałam. Zostaw butelkę. Częstuj się. Pewnie. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Przyda ci się. Dzięki, Nix. Królowa Afterlife. Kto by pomyślał? Mam drzazgę z informacjami dla ciebie. Myślisz, że pomoże? Rogue bywała zimną suką, ale zwykle ufała intuicji. Na moje wyczucie uznała, że jesteś w porządku. No to popatrzmy. Ale akcja. Tego twojego Hellmana nie ma na żadnych oficjalnych listach płac. No to jest w zastrzeżonych kartotekach Chianti. To spółka zależna Kang Tao, korporacji należącej do Chińczyków. Kang Tao od dawna używa spółki jako przykrywki dla swoich wrażliwych operacji. Rozumiesz? Chuanqi. Pewnie chronią go przed Arasaką. Pracował dla nich przy tajnym projekcie. Chronią go przed Arasaką i wszystkimi innymi korporacjami, które chętnie skorzystałyby z jego wiedzy. To odszyfrowany przebieg tras najbliższych transportów Kang Tao. I myślisz, że w jednym z nich będzie Hellman? Tylko w którym? Spójrz na specyfikację tego konwoju. Jedna fałka, brak wsparcia naziemnego, brak podpiętych manifestów towarów. Dziwne. Kang Tao czasem nie rejestruje transportów, jeśli chcą sprzedać coś pod stołem, ale... Zobacz dane obciążenia tej fałki. Już zatwierdzone w systemie. Za niskie. Na pokładzie nie ma ładunku. Proszę, proszę. Za to jest wykaz pasażerów. Oddział bojowy ochrony Kang Tao. Oraz jeden VIP, transferowany właśnie z Chianti. Hellman. To były dobre wiadomości. Aha. No pięknie. To wszystko są zastrzeżone dane. Dotarłaś do nich tak szybko?
Wiedziałam, gdzie szukać i kogo użyć do ich zdobycia. Poza tym nie lubię marnować czasu. Także na zbędne pytania. To jakie są złe? Chodzi o miejsce ekstrakcji. Patrz, tu wszędzie jest przestrzeń powietrzna Night City. Bez szans na przejęcie transportu bez zaalarmowania NCPD. Tu z kolei jesteśmy już zbyt blisko placówki Feng Tao. Błyskawicznie przysłaliby posiłki, gdyby cokolwiek drasnęło TVK. Ale tutaj Jackson Plains. Wąski obszar poza jurysdykcją Night City i poza zasięgiem Feng Tao. To twój szczęśliwy dzień. Martwa strefa, czyli tam go przejmę. Na pewno przyda ci się ktoś, kto orientuje się w terenie i będzie w stanie zorganizować tego typu robotę. Łącznie ze sprzętem. O jakim sprzęcie mówimy? Taka fałka leci z prędkością prawie 250 mil na godzinę. Nawet namierzenie jej będzie trudne. A ten model ma na wyposażeniu zaawansowane systemy obronne. Bez odpowiedniej siły ognia mogę co najwyżej Hellmanowi pomachać. Lepiej rozwiązać ten problem sposobem. Są ludzie, którzy takie sposoby znają lub potrafią improwizować. Znasz kogoś odpowiedniego? Panem Palmer, najemniczka. Co prawda straciła wsparcie swojego klanu, ale to wciąż nomadka. Zna tam te okolice. Pomoże ci, nie będzie miała wyjścia. Nie będzie miała wyjścia? Nie brzmi to zachęcająco. Na bardziej zachęcającą opcję cię nie stać. Nie stać mnie na zmarnowanie szansy na dorwanie Hellmana. To twoja decyzja. Wi, mam złe przeczucia. Dobra, jedziemy od razu. Dlaczego panom będzie musiała mi pomóc? Wyczuwam to jakiś haczyk. Od czasu do czasu przewoziła dla mnie różne towary. Ostatnie zlecenie poszło. Nie po jej myśli. Co się stało? Ujmę to tak. Znam. Straciła towar i wóz. Zrobi wszystko, by odzyskać przesyłkę. Mogę jej pomóc odzyskać towar, ale skoro nie wiemy, gdzie go szukać. Ja wiem. Wiesz, ale nie powiedziałaś tego panom. Ze mną też będziesz się bawić w kotka i myszkę. Moja robota polega na zauważaniu okazji i wykorzystywaniu. Gdybym jej o wszystkim powiedziała, panom chwyciłaby spluwę i zaczęła się bawić w zemstę z łatwym do przewidzenia finałem. Nie lubię tracić ludzi w tak głupi sposób. Czyli panom ma szansę ze mną, z kolei ja mam szansę, jeśli ona pomoże mi. Dwa pionki na szachownicy Rogue. Cieszę się, że rozumiesz. Oj, Vivi. W porządku, to powiedz mi, co wiesz. Rocky Ridge to opuszczona mieścina pod Night City. Panam wie, gdzie to jest. Pojedziecie tam, odzyskacie towar i wóz. Skontaktuj się z nią, przesyłam ci na mnie. No wreszcie. Wyjdźmy stąd. Okej, dzięki. Tak zrobię. Powodzenia. Ach, kurwa. Dobra. Wejdźmy z tego klubu. Chcesz podać? I skończmy ten przydługi odcinek. Pożywam się. A to stąd mi te zdrowie spada. Dobra, jeszcze kusi mnie, żeby zadzwonić do tej Panam. A Sandra Dorset? Co ona chce? Jakieś zadanie mi zleca. Po cholerę mi. Tyle tych zadań. Tak już nie ogarniam. No ale... Miałem zadzwonić do tej. Halo? Hej panom. Z tej strony Vi. Vi? Skąd masz ten numer? Od Rogue. No, zajebiście. W co chce mnie wpakować tym razem?
Nie wnikam w to, co jest między tobą i Rogue. Mam sprawę. To wspaniale, ale w tym momencie muszę zająć się czymś innym. Odzyskaniem ładunku i samochodu. Mogę ci w tym pomóc. Skład kolejowy przy Bonita Street. U wylotu z miasta. Spotkajmy się tam. Do zobaczenia. No i to jest dobre. Więc ja też zakończę w tym momencie i powiem dzięki za obejrzenie i do zobaczenia. Nie, no, tak nie powiem, bo się nie zobaczymy, ale generalnie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej serii bądź jakiejś innej na moim kanale. Hej.